Równolegle do sobotniej wymiany książek w holu Kina Wolność oraz przed jego wejściem trwał kiermasz na rzecz Filipa Pawełka, młodego mieszkańca Szczecinka, który bez poddania się niezwykle kosztownej terapii genowej straci wkrótce wzrok. Na świeżym powietrzu sprzedawano domowe pyszności, wewnątrz obiektu zaś ozdoby wielkanocne, które powstały na specjalnie zorganizowanych warsztatach. 30 marca mieliśmy warsztaty florystyczne, na których seniorzy ze strefy aktywnego seniora przygotowywali prace, które dzisiaj można kupić podczas wymianki kiermaszu książek w Kinie Wolność. Tutaj się bardzo dużo dzieje, ponieważ nasze prace były robione specjalnie pod tą imprezę, a dochód z ich sprzedaży zasili zbiórkę na rzecz Filipa Pawełka. I bardzo się cieszę, że się udało nam te warsztaty tak zrealizować, że dzisiaj te prace są możliwe do zakupu. Poza rękodziełem wykonanym przez seniorów nabyć można było również ozdoby przygotowane przez niezmordowane panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet. Staramy się pomóc jak tylko możemy i też dzisiaj mamy piękne ozdoby świąteczne, palmy, ale nie tylko nasze są tutaj, jest rękodzieło, ale też osoby, które przyniosły nam, mieszkańcy Szczecinka po prostu nam przynieśli też kartki świąteczne piękne. Kto nie mógł w sobotę zaopatrzyć się we wspaniałe ozdoby od członkiń stowarzyszenia, będzie miał szansę tego dokonać we wtorek na tradycyjnym kiermaszu aktywnych kobiet organizowanym na rzecz szczecineckiego hospicjum. Za kilka dni mamy we wtorek i też już serdecznie zapraszamy mieszkańców Szczecinka we wtorek na nasz stoisko z ozdobami wielkanocnymi, z palmami też. We wtorek od godziny 10 do godziny 15 przy centrum na Deptaku, przy Centrum Informacji Turystycznej, przy budynku hostel. A tuż przed Wielkanocą na wszystkich seniorów z Nadrzesiecka czekać będzie jeszcze jedna atrakcja. Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na kolejne spotkanie przedświąteczne w strefie aktywnego seniora. Będą to warsztaty, nazwijmy to pisankowe, ale to będą takie warsztaty dwa w jednym. Najpierw sobie pogotujemy ze mną, potem popiszemy pisanki. A potem zjemy w miłym otoczeniu przyrody to, co najpierw ugotowaliśmy. Także warsztaty będą takie dwuetapowe, ale myślę, że przez to bardzo ciekawe. Zapraszam serdecznie. 12 kwietnia zapisy jak zwykle u mnie pod numerem 531 111 206.